Dzień dobry. Jest niedzielne popołudnie. I jestem, jak widać, w lesie. Na weekend zostałam co prawda w mieście, ale no nie dałam rady i dzisiaj musiałam uciec do lasu, a przyjechałam do Dolinki Grzybowskiej. No można było się spodziewać, że jest tu sporo ludzi przy tak pięknej pogodzie i takim letnim czasie, ale znalazłam jakąś boczną drogę, taką nieuczęszczaną, żeby na chwilę posiedzieć w ciszy i w samotności. A teraz tak wyciągnęłam telefon, żeby jednak nagrać film. Ci z Was, którzy znajdują się na uświadomionej drodze rozwojowej ku lepszemu życiu, ku lepszemu bycia z sobą, ku lepszemu bycia z innymi, ku większemu poczuciu szczęścia albo w ogóle odzyskaniu poczucia szczęścia i tym wszystkim dobrym rzeczom i harmonii i wiecie, wszystkiego co najlepsze, takiego poczucia łączności ze światem. Na tej drodze są cudowne momenty i są też trudniejsze momenty. Są takie momenty, kiedy trzeba przejść przez ciemną dolinę, czasem trochę ciemną, czasem bardzo ciemną, i zmierzyć się z jakimiś swoimi wewnętrznymi zmorami. To mogą być różne rzeczy. To mogą być swoje jakieś stare lęki, obawy, złości, braki, głody, różne rzeczy. Dużo tego w sobie mamy i powoli się oczyszczamy z tego. No i właśnie takie momenty przychodzą, bo coś domaga się jeszcze przyjrzeniu, coś domaga się oczyszczeniu, coś domaga się uświadomieniu i dlatego one przychodzą. Muszę powiedzieć, że był okres, kiedy przychodziły niemal co chwilę i myślałam, że zwariuję. Myślałam, że naprawdę zwariuję i zastanawiałam się, jak to jest, że można w jednej chwili tak emanować szczęściem, radością, a za chwilę popaść w totalny niebyt wewnętrzny. I z czasem to się rozrzedzało. Tego było coraz mniej. I teraz jest już całkiem mało, ale jednak takie momenty przychodzą. I ja właśnie taki czas przeżywam od wczoraj. Trawienia takich różnych braków w sobie, trawienia takich różnych tęsknot. I po raz kolejny do mnie dociera, że nawet jeżeli masz w swoim życiu jakąś osobę, która cię bardzo dobrze rozumie, może to być ktoś, z kim jesteś w relacji, może mąż, może żona, chłopak, dziewczyna, partner, partnerka, jak ja nie lubię takich sformułowań, w ogóle brzydkie to jakieś takie, ciągle mam złe skojarzenie, czy przyjaciel najlepszy, czy przyjaciółka, nawet jeżeli masz kogoś takiego, kto cię naprawdę dobrze rozumie, to jednak, co by nie było, przez takie momenty musisz przejść sam czy sama. No nie ma innej drogi, bo inaczej można to, może być oczywiście pomocny kontakt z drugim człowiekiem, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, może być pomocny, ale może też prowadzić do tego, że do takiego zagadania problemu, tak, czy ucieczkę w jakieś przyjemności, czy coś takiego, a właśnie te momenty służą po to, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli się oczyszczać i żeby przetrawić coś i żeby takie rzeczy mogły już więcej nie wracać, tak? Pojawią się kolejne inne, które będą wymagać przyjrzenia się, ale właśnie dzięki temu, że się nad nimi pochylimy, zatrzymamy i pozwolimy przeżyć to, to mamy szansę, że to akurat już nie będzie wracać. No i na tym to polega. To jest właśnie cała ta droga ku lepszemu życiu, ale bywa to ciężkie. Ja się siedzę tu, uśmiecham się, ale powiem Wam, że w środku jest mi naprawdę źle. Ten mój uśmiech nawet nie jest sztuczny, jest całkowicie naturalny. Ale, bo wiecie, bo też te rzeczy, które ja przeżywam, one w tej chwili już mnie dotykają inaczej. Inaczej niż w dalekiej przeszłości. Kiedyś jak było mi smutno, czy jak robiłam się zła, czy przeżywałam jakiekolwiek negatywne emocje, no to ja cała stawałam się tą złością, ja cała stawałam się tym smutkiem i tak dalej.
teraz w pewnym kontekście, w jakiejś warstwie mnie, jakby mnie to nie dotykało. Ci, którzy to przeżywają, to wiedzą, o czym mówię, a innym jest to trudno wyjaśnić, to trzeba przeżyć. Jak to jest, że nie dotyka, dotyka, tak? Jest smutno, diabelnie smutno, jest strasznie źle, a jednocześnie tak nie do końca dotyka. No właśnie, jest coś takiego, jakaś magia jest w tym, ale jednak uwierzcie, że jest mi w środku źle. Jest mi w środku bardzo źle, zmagam się ze sobą, czy zmagam, no tak trochę, to, tak to czuję, jakby to było jakieś takie wewnętrzne zmaganie, chociaż no staram się to po prostu przeżyć, po prostu to przepuścić przez siebie, po prostu uświadomić to sobie, że nie czuję się dobrze. I nieraz już się przekonałam, że takie momenty prowadzą zawsze ku dobremu. Zawsze przychodzi później wzniesienie, więc ja na nie czekam cierpliwie, na moje wzniesienie, na razie przeżywając ten swój stan wewnętrzny, mocno niekomfortowy. I pozdrawiam tych wszystkich z Was, którzy są na takiej świadomej drodze i wiedzą, o czym ja mówię. I także powiem z przypomnieniem, bo jakby ja ciągle często też wymagam i potrzebuję tego przypomnienia. I dzisiaj takie u kogoś znalazłam to przypomnienie, za co bardzo dziękuję, że te chwile takie, nawet kiedy jest nam bardzo, bardzo źle, to po pierwsze czemuś służą, a po drugie są normalne. Tak? One są normalne na tej drodze, to jest ważne. One są normalne i one będą się zdarzać. Więc jeżeli wczoraj czułeś się, czy czułaś pełna radości, poczucia wszelkiego piękna, dobra, połączenia ze światem i wszelkich cudowności, a dzisiaj się tak nie czujesz, to nie oznacza, że twoja radość była iluzją, absolutnie nie. Twoja radość była jak najbardziej prawdziwa, natomiast na taki moment przychodzi, żebyś mogła iść dalej. I to jest coś normalnego, i to jest coś, co przychodzi. I po prostu tak jest. I trzeba przyjąć, że tak jest. Więc z nadzieją na to, że za chwilę będzie lepiej i że znowu będę mówiła z pełnym błyskiem w oku. Dzisiaj dzielę się trochę gorszym nastrojem. Ściskam Was mocno, pozdrawiam serdecznie z lasu. No nie ma miejsca lepszego, gdzie można się naładować, niż w lesie. Ja sobie jeszcze tutaj trochę posiedzę. Potrzebuję pobycia ze sobą. Potrzebuję przepuszczenia tego, co tam we mnie. No, ku uwolnieniu. Trzymajcie się.